Dobra, czyli mamy tutaj naszego króla Munia. Tak, na początku się wydawało, że to będzie władca fatalny, ale odkąd poczuł się świętym wojownikiem, zmuszonym do walki z niewiernymi, to sporo osiągnął, ponieważ podbiliśmy Emirat Toledo. Tak, jesteśmy świeżo po tej wojnie. Okej, co to za wojna? Aha, po stronie naszego sojusznika w Akwitanii. Okej, dobra, czyli mamy to Toledo. I tu jest ciekawa sprawa. Znaczy, do tego wrócimy po wojnie, bo w tej chwili musimy pomóc naszej sojuszniczce, ale Toledo, tak, to historycznie w czasach Wizygotów było centrum religijne całej Iberii. Geograficznie też leży w samym centrum Iberii. Tak więc biorąc to pod uwagę, tak, to było miejsce biskup, tak, wiele synodów biskupich tu się odbywało, troszkę nietypowa struktura była, jeżeli chodzi o porównanie do reszty katolickiego świata. Bardzo duże znaczenie religijne. I to jest ciekawa też prowincja. Tak, jeżeli spojrzymy tutaj, dwa unikalne budynki, zobaczmy, mamy koronne kuźnie, naprawdę niezłe bonusy, z których korzystamy już teraz, ponieważ trzymamy tą prowincję bezpośrednio. Utrzymanie zbrojnych minus 6% jest dość znaczące, bo to jest duży koszt. 27 w tej chwili płacimy na... chociaż nie, chwila. Okej, nie wiem dokładnie ile, ale część płacimy, dość dużo płacimy za utrzymanie tych naszych stałych sił zbrojnych. I mamy mury Toledo, które zbudowane zostały podczas czasów rzymskich i przetrwały aż do tego dnia. Oj, poszerzone podczas rządów Wabmy, króla Wizygotów także. Wczesnoarabscy władcy także jeszcze bardziej rozszerzyli te mury. Czyli tak, okej, to jest chyba dobre miejsce na nową stolicę, nie wiem. Znaczy tak, bo dużo tak, nasi władcy Benitowie zainwestowali masę w Burgos. Tak, mamy tutaj wysoki development, 35, to jest wyższe niż 32 w Toledo. Ale to pasuje do naszego króla jak ulał, bo przypomnijmy sobie jego cechy charakteru, czyli jest nieśmiały, zmienny i gniewny. Naiwny dyplomata, ale August, tak, zależy mu na chwale, na wielkich dokonaniach, na prestiżu, aspirujący mistrz miecza, święty wojownik. Czyli wydaje mi się, że on by chciał ogłosić się władcą Toledo i przenieść tu stolicę. Tak, dumny, chcący prestiżu, święty wojownik, który dopiero co to podbił. Wydaje mi się, że to miałoby sens. Łatwo go wkurzyć jednak, silna budowa fizyczna, przystojny. Nasza małżonka królowa Sancha, bliskie pokrewieństwo, jest księżną Nawary w tej chwili. I mamy naszych synów, czyli Gila, który panuje w Atapuerca. Munia II, który panuje w Biskai. O, i mamy córkę właśnie, która może poślubić królewicza Ankwitanii. Tak więc zróbmy to od razu. Walczymy po stronie królowej Walency. O, i mamy kolejne córki, które też możemy wydać za mąż, teoretycznie. Tak, tylko... Czyli tak, chcielibyśmy tego dokonać. Chcielibyśmy tu przenieść stolicę, ale to nie jest łatwe, bo... Po pierwsze, mamy tutaj wrogo nastawionych muzułmanów, którzy porozumiewają się językiem arabskim. Tak, czyli musielibyśmy to chyba nawrócić, tak naprawdę. W tej chwili nawracamy to, ja chyba pozwolę... Okej, jest prawie ukończone, potem wysyłamy naszego biskupa do Toledo. Zdecydowanie. I na pewno chcemy umocnić kontrolę nad tym terytorium, czyli wysyłamy tutaj naszego marszałka. Tak, Toledo to jest kluczowa sprawa. I mamy unikalną decyzję o utworzeniu Królestwa Toledo. To jest unikalna decyzja. Zobaczmy, gdzie ona jest. Tutaj. To nie wiem do końca, czy dobrze interpretuję wymagania. Czyli tak, po upadku ostatniego królestwa Wizygotów na rzecz Maurów, tak, Toledo stało się stolicą nowego mozarabicznego kraju. I raz jeszcze, okej, i raz jeszcze stanie się siedzibą królów. Czyli
Utworzymy nowy tytuł, zyskamy masę prestiżu, co naszemu królowi się spodoba. I zyskamy także na 10 lat tego perka, przyrost developmentu. Okej, czyli to było dość dobre. Królestwo Toledo... Czyli to nowe królestwo będzie miało tylko tereny de jure księstwa Toledo, czyli będzie dość małe. Okej, wymagania. Czyli musimy przenieść stolicę do Toledo, to moglibyśmy w każdej chwili zrobić. Kultura jest odpowiednia, wiara jest odpowiednia. Całkowita kontrola nad Toledo jest, ale to... Przeczytajmy to. Czyli muszę posiadać i całkowicie kontrolować... Każde księstwo, które de jure... Okej, i bezpośrednio kontrolować każde księstwo, którego ziemię de jure... To nie jest takie łatwe. Okej, jeżeli dobrze to interpretuję, musimy... Nie damy rady tego tak szybko zrobić. Jeżeli dobrze to interpretuję, musimy posiadać wszystkie... księstwa, które graniczą z Toledo. Czyli poza Kastylią musielibyśmy mieć... Okej, tu nie wiem, czy to graniczy z tym. Ale chyba musielibyśmy mieć Leon. Czyli dosłownie... Okej, to jest... Czyli to dopiero po zjednoczeniu Iberii, chyba tak naprawdę. Jeżeli dobrze, to interpretuję tego tooltipa, ale... Te wymagania, ale chyba tak. Tak, muszę posiadać i całkowicie kontrolować każde księstwo, którego granice de jure graniczą z księstwem Toledo i które są częścią królestwa, które posiada przynajmniej dwa księstwa de jure. Dobra, tego nie, wymagania nie spełnimy. Ale dobra, ale to będzie klejnot w koronie Toledo, czyli to będzie leżało... jest jakiekolwiek? Jest any, a nie all? Czyli tylko jedno. Okej, ale ja technicznie... Czy ja technicznie już nie powinienem spełniać tego wymagania? Nawarę na przykład. Nawara się nie liczy chyba z jakiegoś powodu w takim razie, czyli musiałbym odbić to. Tą prowincję i wtedy byśmy chyba spełnili te wymagania. Stolicę muszę tam mieć, wiem, ale to jest inne wymaganie. Nie. Okej, tu trochę mieszasz, to w ten sposób nigdy do tego nie dojdziemy. Stolica to jest to wymaganie, a to jest inne wymaganie. I o to wymaganie chodzi. Dobra, mniejsza z tym, bo tracimy czas i tracę... tracę tutaj wasze zainteresowanie. Dobra, ruszamy do Akwitanii, pomóc naszej sojusznicy i tyle. Nie mam pełnej kontroli nad Toledo. Tylko, jemu możemy odebrać więcej tytułów, sprawdzałem, bo tak, mieliśmy tutaj problemy. Tak naprawdę mogłem chyba odebrać wszystkie tytuły. Bo jeżeli teraz kliknę... to jest napisane, że nie będzie kary, nie będziemy tyranem. Tak więc chyba nie ma limitu, chyba tak naprawdę wszystko możemy mu odebrać. Tylko, że tak, to będzie bardzo wrogo nastawiona populacja i limit domeny mamy wykorzystany, czyli... to nie będzie takie łatwe. Okej, mamy tutaj kilka eventów do... Okej, 7 dni zostało. Okej, nasz władca wchodzi do hali, podziwiając promienie słoneczne i słyszę śmiech. Śmiech naszego gościa Hechberta. Wiem. Czekasz całe dnie na sługów i wtedy dwóch przychodzi naraz. Bez tego, o co prosiłeś. Inny głos się wcina. Mówi, mój Boże. Myślałem, że tylko ja to zauważyłem. Nie wspominając już, że jedzenie w tym miejscu jest okropne i porcje są takie małe. Potem nasz władca słyszy naszego marszałka Estebana.
który dołącza się też do tego? Okej. To nie jest dobre. Nasz władca chyba wpadnie troszkę w szał. Ale jest też nieśmiały, czyli jak on powinien zareagować? Jest, okej. Nieśmiałość chyba tutaj zostanie przezwyciężona z tego powodu, że łatwo się irytuje. Albo dobra, okej, jest też dumny, jest też próżny. Wprowadźmy lepsze potrawy. To będzie troszkę kosztowne. Ale tak, okej. O, mniej stresu. Mniej stresu będzie, to będzie dobre. Ale stresu zyskaliśmy dość dużo. Tak, ponieważ nasz władca jest gniewny ogólnie. Okej, to był zakon rycerski, czyli to znika. I moglibyśmy wezwać dodatkowe siły. Zobaczmy, czy jest taka potrzeba. A, zapomniałem. Okej, połowa naszych sił jest tam. Czyli to sztuczna inteligencja powinna sobie poradzić. Zabierz mu wszystko i daj synom. Ale to nie jest takie proste. To będzie straszny bałagan. Właśnie zobaczmy, jak sukcesja w tej chwili wygląda. Jestem ciekaw. Czyli tak, najstarszy otrzyma tytuł królewski, księstwo Kastylii, Burgos, Valladolid, Sorię i Cuellar. I Najera. Okej, to jest nawet dobre. Czyli rdzeń naszych kastylijskich ziem zostanie przy nim. Ale nasz drugi syn, który panuje już tutaj w Wiskaji, otrzyma księstwo Toledo. I miasto Toledo, tak. I Muninie też. Czyli to wszystko trafi do syna, tak czy inaczej. Czyli w sumie tak... Okej, zobaczymy. To jest strasznie duży bałagan, żeby to posegregować, że tak powiem. Ale tak, drugi syn otrzyma to, czyli równie dobrze moglibyśmy już mu nadać tu terytoria. Odebrać jemu i dać synowi, razem z tytułem książęcym. A, tylko to jest upierdliwe, że on już jest w Nawarze. I dodatkowa komplikacja jest taka, że nie wiem, jak z sukcesją ziem matki będzie. Zobacz, okej, jedynie mogę zobaczyć to chyba tutaj. Czyli, okej, księstwo Nawary. A tu też będzie prawo równego podziału, czyli nasz najstarszy syn otrzyma księstwo Nawary. Prowincję Nawarę. Ale Munio otrzyma tą prowincję, nasz drugi syn. I Gilo trzyma to. Okej. Okej, to może nie jest aż takie upierdliwe. Czyli reasumując, nasz młodszy syn, nasz starszy syn otrzyma Kastylię i Nawarę, a młodszy otrzyma Toledo i Biskaję. Okej, czyli moglibyśmy chyba już to ogarnąć i tak, przekazać niektóre te terytoria synowi. Ale na razie użytecznym faktem jest to, że ten młodzieniec gnije w naszym więzieniu. Bo technicznie on jest muzułmaninem, czyli tutaj nie będzie aż tak dużo buntów. Tak, to jest strasznie, strasznie ogarnięty. Zabij drugiego syna i po kłopocie? No ja tak nie gram, to chyba nie jesteś pierwszy raz u mnie na streamie. Nie? Okej, mamy kolejne dworskie wydarzenie. O, nasza córka Duena siedzi na podłodze otoczona przez rozlaną farbę i płótno. To już trzeci raz w tym miesiącu. Okej, nasi dworzanie szeptają o tym, że jest artystycznym geniuszem. To nasza dorastająca córka. Ale słudzy narzekają na to, że tak, wszędzie pełno brudu robi. Niech podąża za tymi swoim talentem. Aha, nie możemy zwołać dworu, ale było chyba narzekanie i by się przydało zwołać ten dwór. Ale dokończmy tą wojnę. Tak, masę rzeczy do ogarnięcia mamy w tej chwili. Ona już dorosła, tak, wiem. Okej, ta sztuczna inteligencja. Wow. Czy oni naprawdę chodzą w tą i z powrotem? Bo ta armia może zgnieść tą armię. Co jest grane? Kurde, okej, wow. Troszkę paradoks musi popracować chyba nad sztuczną inteligencją. To nie wygląda dobrze. Dobra, ja, okej, dobra, odłączę tą armię, bo oni nie potrafią sterować tą... Tak, okej, to jest bez sensu kompletnie.
Niech popłynie tu, zbierzemy jedną wielką armię, pokonamy armię wroga i zakończymy tą wojnę. Inspiracja, a tak, ktoś nam wykuwa miecz, z tego co pamiętam. To niedorzeczne, protestuje Ciara, nasza antykwariuszka. I kłóci się z tym Dimim, który nam wykuwa miecz, czy tam szablę. Jak nasz Bacen to zreaguje? Ok, czas zaczerpnąć świeżego powietrza. Ok, nawróciliśmy Muninie, świetnie, czyli powoli to nawracamy doskonale. Właśnie, co do kultury, tak, andaluzyjska. Czyli tu wszędzie mamy język arabski tak naprawdę. Okej. Okay. Nawrócenie Toledo to będzie kluczowa sprawa w tej chwili. To jest bardzo bogata prowincja, tak. To są. Właśnie spójrzmy na modyfikatory tych murów między innymi. Poziom fortu, większy garnizon. Podatki plus 10% z tego. Tak, z tej prowincji. Przyrost developmentu plus 10% i płaskie plus 0,2 na miesiąc. Przewaga obrońcy plus 5, to jest, wow, to jest bardzo dobra prowincja. Teoretycznie bardzo dobra prowincja. Okej, okay, tak, nawrócenie tej prowincji oczywiście. Kulturę też zmień. Może poczekamy chyba. Okej, okay, kolejna ekspedycja na zachód. Okej, okay, tym razem szukają ziem dalej na zachód niż Grenlandia. Okej, okay, dowódcą tej ekspedycji będzie niejaki Ulfkel MacTorfin. Celtycko-nordycki. Poszukiwacz przygód. Okej, okay, ciekawe. Jak się nazywał ten Ulf Eriksson, ten, który do Nowej Funlandii dopłynął? Dlaczego zniknął hak? Co ona zrobiła? Co nasza królowa zrobiła? Okej, okay, tu... ten komunikat mi zniknął i... Okej, okay, tutaj nic nie ma. Mniejsza z tym. Dobra, ruszamy tutaj w pomoc naszej sojusznicy, bo nie wygląda to dobrze. Zwołajmy dwór, czemu nie? Live Eriksson, a tak, tak. Live Eriksson, racja. Okej, okay, nasze relacje z sułtanem Al-Sark nie są zbyt dobre i mamy bohatera. Okej, okay, potrzebujemy jego, nasz władca jest świętym wojownikiem, lubi innych świętych wojowników. Mamy mało rycerzy. Tak więc przyjmiemy go na nasz dwór. Troszkę duży koszt, będziemy zadłużeni niestety. Okej, przybywa tutaj także nasz rycerz, a ten żydowski rycerz, który nam wykuwa miecz. A on jest naszym antykwariuszem technicznie. Okej, ma wielki pomysł, który przyniesie nam masę pieniędzy i sławy. Okej, sława naszego władcy interesuje na pewno. Zgromadziliśmy sporą kolekcję artefaktów, więc dlaczego niektórych nie umieścić na piedestałach? Moglibyśmy... A, czyli taką wystawę zrobić, ze którą będziemy kasować. Co się stało z naszym tronem? To jest nowo zbudowany tron. W stylu arabskim. Okej, czy będziemy pobierać opłaty za oglądanie artefaktów? Czemu nie? Bo jesteśmy zadłużeni w tej chwili. Potwór znowu. O, czy nasz władca ruszy zabić potwora? Kurde. O, nie stać nas na złoto. Czy on pójdzie zabić potwora?
osobiście. Że jest antykwariuszem, bo wybrałem tą opcję. A, wtedy się zmieniło. Okej, okay, mniejsza z tym. Okej, okay, dobra, to nie nasz problem. Chyba nie pasuje to do naszego władcy, bo... Zależy mu na sławie, ale nie jest jakoś strasznie odważny. Jest po 60, chyba nie ma co. Weźmy tą opcję. Niestety potwór będzie szalał na tamtym terytorium. Teraz tak, zrobimy chyba jednak tutaj troszkę porządku. Zaczniemy przekazywać ziemię synowi. Zacznijmy od Monini, którą już nawróciliśmy. Czyli dajmy mu Muninie. I chyba tytuł książęcy księcia Toledo od razu też. Albo nie, na razie nie, bo wtedy on stanie się wasalem jego, a ja bym chciał ręcznie pozabierać mu wszystkie terytoria. Czyli na razie tylko Muninie mu dajmy. Niech się zacznie tutaj urządzać. I my technicznie możemy odebrać kolejną prowincję jemu. Bo limit domeny został powiększony. Odbierzmy mu to. Okej. Okay. Okej, okay, oni walczą tam w końcu i przegrają chyba. Puste oskarżenia. Mój mistrz szpiegów przybył z jakimiś kapłanami, ale kiedy przyszło co do czego, odmówili i nic nie powiedzieli. Okej, okay, to jest nasz najpotężniejszy wasal, książę Kantabrii. Dobra. Okej, król osobiście będzie dowodził. A już nawet stał się niezłym dowódcą. Inspiracja zrealizowana. Kastylijski miecz. Doskonałej jakości. Z roślinnymi motywami. Ale buzdygan jest lepszy ogólnie. Czyli to nie jest lepsza broń. Okej, okay, buzdygan się rozpadnie. A, tylko mamy tutaj... Okej, okay, mamy bonus. Gdzie jest ten... Okej. Okay. Straty wroga plus 6% jest niezłe, ale do walki bezpośredniej mamy tylko plus 4, a to ma plus 7. Może i to jest lepsze? Zobaczymy tutaj bitwę, którą powinniśmy wygrać przy mierzącej przewadze liczebnej. A, tylko... zapomniałem, niskie morale. Dobra, papież niech nam pomoże. Powinien być wdzięczny za to, że pokonaliśmy Maurów. Okej, okay, pomógł papież. Kolejna inspiracja. Chcę koronę nam wykuć. Okej, okay, koronę mamy słabą, nie? O ile się nie mylę, koronę mamy dość pospolitą. Czyli... Okej, okay, to by była lepsza opcja, tak. Dobra korona, nic specjalnego. Tak, nasz władca jest próżny, jest Augustem, zależy mu na prestiżu, czyli zasponsorujmy. Zasponsorujmy to. Trzymają obydwa artefakty i potem w zależności od... Tak, zmieniaj w zależności od charakteru, tak. Okej, okay, taktycznie wyrównane. Jeśli łucznicy dość dobrze się sprawdzają. Okej, okay, trzykrotnie większe straty po ich stronie. Nasz władca zyskuje jeszcze więcej sławy. I patrzcie ile prestiżu. Moglibyśmy zmodyfikować naszą kulturę. Teraz tak, podzielmy nasze siły i odzyskajmy tu jakieś zamki. To jest chyba najlepszy ruch w tej chwili. Bo oni będą się wycofywać dość daleko, nie wiadomo gdzie. Inspiracja. Do późnych godzin ta Rodelinda pracuje z Włoch. Okej, czyli cały czas tutaj się zajmuje tą koroną.
O, okej, okay. Romans. Mamy tutaj niewielki romans. Nasz babca się zakochał w niej. Jest nieśmiały ogólnie, tak więc nie wiem. I to pogorszy jakość korony. Weźmy tą opcję. Odrzućmy jej zalopy. To jest zamek? Nie, biskupstwo. O, te mangonele olbrzymią różnicę robią. Nowy perk? Okrążenie weźmy. O, efektywność zbrojnych byłaby nie zła. I też kusi mnie, czy nie pójść w teologa tak trochę, żeby szybciej nawrócić te podbite terytoria. Okej, okay, kolejna prowincja odzyskana. Kolejna prowincja odzyskana. Dlaczego to osobno zdobywam? Co jest stolicą tego? A, odzyskaliśmy stolicę, dlatego... A. To dziwne, że te holdingi wciąż są zajęte. Zazwyczaj wystarczy tylko stolicy hrabstwa podbić. Okej, okay, zdobądźmy stolicę wroga. To chyba najszybciej przyspieszy koniec tej wojny. O! Okej, okay. Ulfkel MacTorfin faktycznie odkrył Winlandię. Tak, czyli nową Finlandię potem. Okej, okay, według doniesień odkryli aż trzy nowe lądy. Pierwszy ląd, w pobliżu którego przypłynęli, nazwali Heluland, zdominowany przez płaskie kamienie. Drugi ląd, druga ziemia, którą nazwali Marklandem, pełen był potężnych lasów i białych, pieszczystych plaż. Trzeci ląd, który nazwali Winlandem, pełen był winogron i żyznych łąk, na których można by się pewnego dnia osiedlić. Jednak to jest tak daleko od Europy, że brak tam kluczowych zasobów. Być może ktoś, jakiś bardzo ambitny głupiec, nawet kiedyś by spróbował i zapewne zawiódł w stałym osiedleniu się w Winlandzie. Ale być może jakiś bardziej inteligentny władca spróbowałby jednak bardziej zbadać tę ziemię. O kurde, tu jest cała mechanika tego, czyli to jest z moda, tak? Wow, cała mechanika kolonizacji Winlandu. Wow, ciekawe. Głapo, dzięki za przedłużenie słowa, 18 miesiąc. Wielkie dzięki. I co, jak tam transmisja? Trochę lepiej jest? Wciąż mam zgubione klatki, ale to jest dzisiaj 8%, a nie 40%, czyli powinno być chyba trochę lepiej. Armia na północy zdycha z głodu? Wiem, ale... No wiem, ale już chcę skończyć tą wojnę, nie chcę mi się tym mikro zarządzać. Okej, okay, mamy nową koronę! Korona królowa Munia, która chyba jest lepsza. Piękna korona, doskonale wytworzona. Srebrna. I zdobiona ładnie. Okej, okay, dobra robota. I to jest chyba lepsza korona niż ta, którą obecnie posiadamy. Zobaczmy. Czyli tak, to daje 0,12 prestiżu, a to 0,16 i tutaj mamy lepsza opinia niezależnych władców, czyli dyplomatycznie użyteczne, a tu lepsza opinia gości i dworzan. Bardziej im się podoba. Okej, okay, to jest lepsze, nie jakoś strasznie lepsze, ale lepsze. Czyli zakładamy.
Dobra, skończmy tą wojnę, bo ta wojna niezbyt nas interesuje, mamy dużo ważniejsze rzeczy do zrobienia. Okej, to jest chyba... A, to jest wychowanek księcia. Ten jest jego syn, ale to nie szkodzi. Pokonajmy ich w bitwie po raz kolejny. Król jest tutaj w okolicy. Powinniśmy ich zmiażdżyć. Chyba nie potrzebujemy reszty naszych sił. Chyba przełapiemy tutaj część ich wojsk. Zmysłowa propozycja, a znowu od tej cziary. Kurde. Nie, nasz władca jest nieśmiały. Gdyby nie był nieśmiały, to czemu nie? Okej, przełapaliśmy tutaj tylko 402 pikinierów. I wycięliśmy ich w pień. Nasz władca zyskuje. Jeszcze więcej sławy? Wow, ile prestiżu. Okej, damy chyba kolejnego perka naszej kulturze. Ale poczekajmy do końca tej wojny. Tak, mamy jeszcze jedno miejsce i... Okej, najdroższe kosztują 7000 chyba z tego co widzę. Nazbierajmy 7000 i wtedy wybierzemy coś ciekawego. Z tymi winogronami to mit, tak, oczywiście. To jest typowy przykład ubarwiania historii, nie? Jakichś wydarzeń. Okej, co to za wydarzenie? A, nasz władca chce przemowę wygłosić po raz kolejny. Ale nie zrobi tego, bo jest nieśmiały po raz kolejny, czyli unikniemy tego. No, miałby nawet dość duże szanse na dobrą przemowę, ale tak, to nie pasuje charakterem do naszego władcy. A, ta armia jest gotowa. Ona powinna nabrać chyba zaopatrzenia, nawet maszerując przez te terytoria. Okej, ale ta wojna jest prawie zakończona, czyli... powinny... Okej, zdobędziemy to i w końcu po tej... wojnie. Okej, dobra. Możemy wracać. Nasza sojuszniczka jest przywódczynią tej wojny. O ile się nie mylę? Tak. Zmieniła kulturę na włoską. Okej, czyli mamy... Tak, burgoskę, która przyjęła włoską kulturę. Nie ma co się dziwić. Bardzo odizolowana... Odizolowane terytorium. Od rdzenia naszych ziem. Szkoda kasy na budowanie. Tak, jak spojrzałem na tą ikonę, to też zdałem sobie z tego sprawę. Zwłaszcza, że robimy to. Okej. Dobra. W końcu po tej wojnie pomogliśmy wygrać. Czyli mamy tutaj ten bałagan do ogarnięcia. Głównie chodzi o to nowo podbite terytorium. Czyli kontrola nad tym terytorium jest fatalna w tej chwili. Tak, zero. Okej, w Toledo jest już troszkę lepiej. Nawracanie potrwa chyba dość długo. Ile potrwa nawracanie Toledo? O kurde, 10 lat. Wiecie co? Pójdziemy chyba teraz... Tak, pójdziemy w drzewko teologiczne. Tak, dokonaliśmy już sporego podboju i teraz dobrze by było to ogarnąć. I teraz tak, nasz ład... Okej, to będzie kompletnie nieoptymalne to, co teraz zrobię, ale... nasz władca jest... człowiekiem próżnym. I ogłosi się królem Nawary. Tak. Logika, jeżeli chodzi o gracza, nakazuje, żeby tego nie robić oczywiście, zwłaszcza, że mamy prawo zwykłego podziału, a więc ten tytuł nie zostanie automatycznie utworzony. I okej, za 50 lat powiedzmy południowa część Nawary weszłaby w obręb ziem de jure Kastylii. Ale nie, nasz władca chce mieć jak najwięcej tytułów, czyli ogłosimy się królem Nawary. To będzie też oznaczało podział naszego królestwa po śmierci pomiędzy dwóch synów, ale tak... Roleplay. Czyli... Też jestem ciekaw, czy to nie odblokuje decyzji co do Królestwa Toledo, ale zaraz zobaczymy. Królestwo Nawary.
Okej, okay, potrzebuję 500 złota, dobra. Czyli zbieramy. Okej, okay, mamy bardzo wysokie dochody, 22, które będą rosły w miarę jak umacniamy kontrolę nad Toledo. Okej, okay, nasz syn składa nam hołd. O, z darami. Świetnie. Przyjmujemy te dary. O, i prawie 7000 prestiżu. Wow. Nie spodziewałem się, kiedy Munio przejął rządy, że tak dużo osiągnie. Skoro mamy kilka królestw, to może cesarstwo? Znaczy to kustomowe. Nie. Jesteśmy za mali, żeby to utworzyć. Do odblokowania Toledo musimy zdobyć Olmedo na Leonie. Tak, tak też mi się wydaje, ale też być może Navara. Jeżeli będziemy mieli tytuł królewski, to być może też na to pozwoli, tak mi się wydaje. Bo Navara też graniczy z Toledo. Okej, okay, to miałoby sens, czyli mamy tego Salvadora drugiego. Okej, okay, ta wojna nie byłaby skomplikowana, możemy Olmedo odbić bardzo łatwo. Madryleńskie noce, nie wiem. A. Czyli z Madrytu. Okej, czyli Madryt jest miejscem, gdzie spotykają się rozmaite wiary i typy rządów. Każda inna społeczność ma własnego lidera. I to w rezultacie stwarza skomplikowaną sieć hierarchii i przywódców, których trudno zignorować. Okej, okay, wszyscy modlą się do Boga. A, jeżeli wszyscy będą modlić się do jednego Boga i będą odpowiadali tylko jednemu liderowi, łatwiej będzie nam umocnić tam nasze wpływy. Fernando niejaki wystąpił naprzód i chce być liderem tego hrabstwa. Okej, okay, chcę zaprosić tych wszystkich liderów lokalnych na ucztę, w czasie której ich zabiję. A, Madryt jest tu, faktycznie. Nasz władca nie może się doczekać, kiedy usłyszy ich strach. Czyli damy jemu, przekazujemy hrabstwo, umocni kontrolę nad tym, nawróci to automatycznie na mozarabizm. O kurde. Ale tak, to będzie oczywiście zbrodnia straszliwa. Ale to tak, w czasie średniowiecza było stosowane. Krzyżacy na przykład tak zrobili z Prusami. Czy to pasuje do naszego władcy? Nie jest okrutny ogólnie. Okej, jest gniewny, ale to jest raczej taka impulsywność niż jakieś zło. Nie, nasz władca nie jest całkowitym potworem, tak. Gdybym miał okrutny, to oczywiście. Królowa Akwitanii. A, mamy jeńca. Okej. Okay. To był jej. O kurde, jej syn. Okej. Okay. Zachorował niestety w naszym lochu. Okej, okay. Przyda nam się złoto, czemu nie? O, i mamy kolejne okupy. Tak a propos. Okej, okay, możemy ogłosić się królem Navary, zróbmy to. To da nam jeszcze więcej prestiżu. 400, okej. Okay. Czyli tworzymy ten tytuł. Jesteśmy królem Kastylii i Navary. Czyli w tej chwili te ziemie nie będą integrowane. Mamy dwa tytuły królewskie. I teraz pytanie, jak sukcesja wygląda, bo tu będzie spory bałagan. Ja podejrzewam, że tak samo. Tylko ten nasz młodszy syn otrzyma też tytuł króla Navary, czyli to odpadnie całkowicie od nas. Prawdopodobnie. Okej, okay. Czyli to nie spełniło tego warunku. Fakt, że jesteśmy królem Navary, nie spełniło tego warunku. Czyli kolejna próba to będzie odbicie Olmedo. I jeżeli to nie podziała, to nie mam zielonego pojęcia. To musi podziałać, bo będziemy całkowicie kontrolować księstwo. Tak, księstwo Kastylii. Chyba, że tu jest hrabia. Wtedy to nam skomplikuje troszkę sprawę. Kto tu rządzi?
Okej, to jest bezpośrednio kontrolowane przez księcia Leonu, czyli możemy to odbić. Mogę zmienić kulturę, tak, zobaczmy. Czyli tak, na tą chwilę kultura kastylijska to kultura, która ceni sobie sprawy wojskowe. Tak, lepsza edukacja, mamy tutaj wojowników i rycerzy. Budujemy zamki, tak? Kraina zamków. To Kastylia. Kodeks rycerski, tak, oczywiście, cenimy sobie to. Gra w szachy także, która tu z Bliskiego Wschodu chyba przybyła. Rytualna przyjaźń, bardzo ważna jest, tak, więzy przyjacielskie są bardzo istotne. I to my wprowadziliśmy, czyli przemysłowość, przedsiębiorczość. Czyli więcej developmentu, szybsza budowa, ale więcej stresu. Ok, mamy jeden slot. Co by tu pasowało? Zobaczmy. Ok. Ok, dlaczego tego nie mogę dać? A, są inne warunki, ok. Zobaczmy regionalne. Galicyjsko-portugalska liryka, to chyba nie pasuje. Kod wizygotów. O kurde, moglibyśmy to wprowadzić. A, no poważnie spełniam warunki tego? Okej. Czyli to nawet pasuje tematycznie, bo podbiliśmy tutaj, odzyskaliśmy Toledo, które było bardzo ważną siedzibą Królestwa Wizygotów. Czyli to było nawet dobre nawiązanie, ale... Czyli zyskalibyśmy prawo wysokiego podziału. Nie wiem, czy to by dużo dało, zobaczmy. Czym się różni? Okej, czyli większość tytułów trafi do głównego następcy, a reszta będzie równo podzielona. Tylko pytanie, jak gra interpretuje to Lion's Share? Czy to będą dwa tytuły królewskie, czy tylko jeden i więcej prowincji? Tak, ale to sprawi, że ten najstarszy syn lub córka zyskają najwięcej. Okej, moglibyśmy to zrobić teoretycznie. Troszkę... Ale to tak troszkę śmierdzi ułatwianiem sobie gry chyba. Zobaczmy, co innego mamy do wyboru. Rytualne, powiązani wiarą. Tylko postaci naszej wiary mogą dziedziczyć tytuły. Mieczem. Droga miecza. Okej, święte wojny. To by pasowało. Czyli łatwiej święte wojny ogłaszać. To by nawet pasowało. Jako August wziąłby Wizygotów? Być może. A zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Monogamiczni, nie. Religijny patronat też. Łowy, nie. Społeczny. Tak, nie będę wszystkiego czytał, tylko patrzę. Tak, coś, co pasowałoby do naszego władcy. Czyli próżny, chcący sławy, święty wojownik, który nienawidzi niewiernych też. Silna wiara. Wojenne coś może? Okej, weźmy tych Wizygotów, dobra. Okej, weźmy Wizygotów. Czemu nie? To jakoś strasznie nam nie ułatwi. Dobra, weźmy Wizygotów. Kody Wizygotów, czemu nie? Tylko i tak to dopiero za 5 lat zostanie wprowadzone i nasz władca może nie dożyć do tego. Tak, czyli choć wiele tradycji wizygockich zostało zapomnianych, to dzieci Pirenejów wciąż pamiętają o tych starożytnych obyczajach i o tym, jak ziemie były dzielone pomiędzy synów i córki. W sposób praktyczny, ale sprawiedliwy. A, nie mogę. O! Okej, nie mogę nowej tradycji robić jeszcze przez 11 lat. Okej. Okej, szkoda, kurde.
Okej, gra mogła mnie poinformować na tym etapie, kiedy tu klikałem. Tak, czyli można dosłownie chyba co 50 albo 100 lat modyfikować kulturę tylko. Okej, to po problemie, tak. Dobra, nazbierajmy troszkę złota i spróbujemy odzyskać Olmedo. Właśnie, a propos, ile nasz władca ma lat? 65, ale nie ma jakichś problemów zdrowotnych. Nie jest niedołężniały jeszcze. To więc zobaczymy. Okej, dość dobre dochody, czyli tu chcemy, tak, konsolidować powoli władzę nad tym. Okej, podbijmy Olmedo. Chyba nie ma co czekać. To powinno być banalne tak naprawdę. Bo nie mogę zażądać terytorium, nie? Nie. Czyli tak, zagramy, zobaczymy o to, nie? Tak, otrzymamy bezpośrednią kontrolę nad tym terytorium. Okej, atakujemy naszego odległego krewniaka, który nie chciał się z nami sprzymierzyć, czyli Salvadora II, który też poślubił swoją krewniaczkę. Tak, wszystko w rodzinie. Okej, powinniśmy ich zgnieść. Idź w zdrowie w drzewku. Nie, to było naciągane. Nie pasuje do naszego władcy. Teologia raczej i wojskowe sprawy. Zwłaszcza, że mamy... O, nasz drugi syn ma ospę, ale on ma dzieci. Okej, ma już dzieci, czyli to niewiele zmieni. Okej, jak najszybciej zdobyć Olmedo, czyli tutaj z Mangonelami nasza główna armia ruszy. Tak, i jeżeli chodzi o nasze stałe siły zbrojne, to oczywiście przypominam, że możemy je bardziej rozbudować. Nie są wymaksowane. Cały czas. To jest cała ich armia? Nie, okej, mają jeszcze 2000 gdzieś. Nasz kuzyn, król Gilles, utworzył kolejną boczną linię, Burgusit Tui. On stracił tą prowincję, czy... Nie, nie miał ich chyba, nie? Okej, czyli tego nie odziedziczymy. Tutaj dziedziczką była nasza żona, przypominam, ale tak, ma syna. I kolejna boczna linia... Tak, Burgusit Tui. Modlitwa... Ponad cnotą, to jest dewiza rodowa tego, tej bocznej linii rodu Burgos. Okej, dobra, możemy tu stoczyć bitwę. Nie mamy wszystkich sił w jednym miejscu, ale to nie szkodzi. Nasz król powinien dać radę. W sumie tą drugą armię skierujmy tutaj, niech pobije tą armię wroga. O, i będziemy na naszym terytorium. Tutaj mamy chyba też defensywne budynki. Bitwa pod Simancas. Okej, mamy tylko pikinierów i mangonele, czyli to nie jest idealne, ale powinniśmy wygrać. Spora przewaga liczebna. Walczymy tutaj z królem Salvadorem II. Czyli król kontra król. O, wow, okej, bardzo szybka wojna. Bierzemy do niewoli Salvadora II i tym samym ta wojna błyskawicznie zakończona. Odzyskujemy Olmedo, które prawowicie należy się oczywiście Kastylii. Okej, szybko poszło. Okej, i pytanie teraz, czy zobaczymy tą decyzję. A, tu jest też coś ciekawego, tylko to jest dla Basków. O nie, to nie pasuje do naszego władcy, ale ciekawe. O kurde! Wow, moglibyśmy stać się czempionem ludowym Basków, powracając do jakiejś dziwnej wiary. Jakiejś dziwnej pogańskiej wiary, wow. Wow, to jest ciekawe. Ciekawy pomysł na grę, podejrzewam.
ale troszkę nie pasuje do nas. Królestwo Toledo. O, dobra, okej, chyba to zrobimy. Chyba to zrobimy, ale najpierw nawróćmy Toledo i wtedy się zmieni. A, tylko wtedy dziedziczenie się też zmieni. Dość paskudnie. Ale ale zobaczmy. Okej, niech się dzieje, niech będzie ciekawie. Tak, odpalimy tą decyzję ogólnie. Tylko my to nawrócimy dopiero za... Kurde, 9 lat. Okej, mamy też zbyt dużą domenę. Chciwy August chce jak najwięcej tytułów. Od razu się przenieść tutaj. Bo to jest tylko jedno kliknięcie. Przenieść stolicę. Okej, walnijmy to. Zróbmy to. Okej, stolica przeniesiona tutaj. Czyli teraz powinniśmy móc ogłosić się królem Toledo. Także... Okej, potrzebujemy tylko odrobinę złota. Nie mam pojęcia, jak sukcesja będzie wyglądała. Tak, jeżeli Kastylia pójdzie do innego syna, to będzie brutalne utrudnienie gry, ale to może nawet dobrze. Będzie ciekawiej. Żona może pomóc w zarządzaniu domeną? Pomaga już. Ja na razie nie chcę przekazywać kolejnej prowincji, żeby tu nie namieszać jeszcze bardziej. Bo to będzie straszny bałagan. Musimy zobaczyć tą nową sukcesję ogólnie. I dopiero wtedy przekażę jakieś prowincje. O, mamy... Okej, kolejne okupy, świetnie. Zróbmy to. Okej. Dobierzmy księciu Toledo ziemię. A czy temu hrabiemu... O, kurde, on został wypuszczony? Ej, jego nie wypuszczałem z ruchu. O nie, kliknąłem tu, kurde, okej. Tak, automatycznie, bez zastanowienia tu klikałem. Nie, okej. Okej, ale wciąż mogę mu odebrać tytuły, okej, czyli nie jest fatalnie. Najwyżej się zbuntuje. Tak, bo jeżeli utracimy Kastylię, to chcemy mieć bezpośrednią kontrolę nad tym, oczywiście. Dobra, mniejsza z tym. Okej, ogłosimy się królem Toledo. Okej, czyli posiadając bardzo potężną pozycję, bez żadnej wątpliwości, tak, która nie podlega żadnej wątpliwości, nasz władca koronował się w Toledo na króla. Tak, czas, aby Mozarabowie wywalczyli sobie potężną domenę na Półwyspie Iberyjskim, która będzie różniła się od tych taif muzułmańskich i dominiów katolickich na północy, których już nie ma, bo je podbiliśmy. Tak, utworzymy królestwo, które będzie rywalem dawnych królestw Wizygotów. Okej, naszym... tylko właśnie tu mamy wpływ troszkę na to. Bo mamy główny tytuł. Mamy trzy tytuły królewskie. Naszym obecnym głównym tytułem jest tytuł króla Kastylii, oczywiście. Okej, zobaczmy, jak wygląda sukcesja w tej chwili. Bo to jest... Okej, dobra, nie ruszam tego. To wygląda dobrze. Czyli, okej, to wygląda bardzo dobrze. Troszkę żałuję nawet, że dałem Muniowi tą prowincję. Ale już niech tak zostanie, dobra. Też nosi jego imię i naszego króla. Dobra, czyli młodszy syn uzyska tylko tytuł króla Nawary i Nachery. Okej, czyli odpadnie nam tylko Nawara i Muninia. Cała reszta będzie w naszych rękach. Świetnie. Okej, doskonale. Dobra, czyli teraz tak, naszemu synowi możemy dać troszkę więcej władzy. Tak naprawdę możemy dać mu tytuł, bo mamy zbyt dużą domenę. Niech zarządza bezpośrednio, powiedzmy, Valladolid. Będzie miał troszkę więcej funduszy też dzięki temu. Lepiej będzie
przygotowany do przejęcia rządów i będziemy mu dawać więcej w miarę jak będziemy... Okej, wiecie co? Dobra, odbierzmy całkowicie... Tylko to doprowadzi do wybuchu wojny, nie? Znowu. Tak, synowi zacznijmy przekazywać niektóre terytoria tutaj. I my będziemy konsolidować władzę nad Toledo w tym czasie. Okej. Dobra, dajmy ci Valladolid. To nie powinno wpłynąć na sukcesję, jeśli wkurzę, jeżeli tak. Albo dajmy mu Sorię. Okej. Czy to wpłynęło na sukcesję? Nie, okej, dobra. Przekaż na Herem młodszemu synowi. A, też racja, bo i tak to dziedziczy. Dobra, za chwilę to zrobię, bo tak czy inaczej będziemy tutaj odbierać kolejne tytuły. Okej, okay, wow, to jest spory plot twist. Też pytanie, czy zmieniać nasz główny tytuł. Chyba tak, jeżeli nasza stolica tu leży... Tylko to może wpłynąć na sukcesję, tak naprawdę. Jeżeli zrobię z tego główny tytuł, to może wpłynąć na sukcesję. Aż się boję. Okej, okay, kliknijmy. Okej, okay, nasz nowy herb. Okej, okay, nie wpłynęło na sukcesję, dobrze. Punkt zbiorczy przenieść, tak. Tak, do Toledo. Okej, okay, wow, dobra. I zobaczmy, czy to możemy rozbudować. O, wow, ale to jest potężnie rozbudowane. Tak, bo Arabowie mieli troszkę lepszą technologię. To będzie lepsze niż Burgos. Nawet teraz, przy złej kulturze, złej wierze i słabej kontroli, zobaczmy, ile to daje. 5-12, a ile daje Burgos? O kurde, wow. O, wow, czyli to, okej, okay, to będzie naprawdę dobre. Burgos, gdzie mamy dobrą kulturę, dobrą religię, pełną kontrolę, daje nam 4-10, a tu już teraz nam daje 5-12. Okej, okay, zbyt dużo domena cały czas. Dobra, dajmy temu młodszemu na Herę. Tylko tak, on jest hrabią, czyli... Będę musiał dać mu też tytuł książęcy. Okej, dajmy mu księcia Wiskai i na Herę. A nie, my nie mamy księcia Wiskai. Czyli tylko na Herę. Czy on ogarnie trzy prowincje? Chyba tak, chyba powinien. Tak, hrabia powinien móc ogarnąć trzy prowincje. Dajmy mu to. Ok. Kopalnia złota tutaj też jest? Nie. Rycerze Kielicha chcą miasto Santander. Gdzie ono leży? Okej, okay, to leży na terytorium naszego wasala. Czemu nie? Przyda nam się złoto. I pasuje to charakterem do naszego władcy. Też jest świętym wojownikiem, oczywiście, przypominam. Teraz pytanie co do kultury. Czy zmieniać też kulturę? Bo moglibyśmy teoretycznie przyjąć język arabski, co by nawet pasowało, bo jesteśmy, przypominam, nie jesteśmy tutaj historycznymi katolikami z północy, tylko mozarabami. Tylko wtedy kulturę byśmy zmienili. Tak naprawdę. To jest dobre pytanie. Czy jest sens, czy byłby sens klikania tego? Okej, okay, moglibyśmy zupełnie nową kulturę utworzyć. To jest ciekawe. Bo, o kurde, moglibyśmy to zrobić. Moglibyśmy... O. Tak, moglibyśmy to zrobić.
O, nasze królestwo się nazywa Burgos, a nie Toledo? O, królestwo Burgos, to mi się podoba. Być może zmienimy też kolory na nasze barwy rodowe, podobnie jak w Kastylii. Tak, bo nasz władca ma masę kultury, czyli teoretycznie byłoby nas stać na zrobienie czego byśmy chcieli. Tylko nie wiem, tak, tego nie. Diverge nigdy nie używałem. Ogólnie. W zamian zabierz mu Muninie, tylko niestety w grze nie ma handlu tytułami. Nie mogę chyba. Nie mogę zmieniać tytułów, handlować nimi. Chyba nie ma czegoś takiego. Nie, bo ja już próbowałem wcześniej robić coś takiego. Nie, niestety nie ma czegoś takiego. Nie zmieniaj kolorów za dużo też tych biało-zielonych, też prawda. Zostawię tak jak jest. Zostawię tak jak jest. Bez Burgos, stolica nie w Burgos, troszkę nie pasuje. Też prawda. Tak, okej, to troszkę dziwnie. Ale historycznie też były takie przypadki. Na przykład Saksonia dzisiaj jest tu, a oczywiście historycznie była tu. Czyli to nie pierwszy raz, kiedy nazwa geograficzna migruje wskutek jakichś tam mechanizmów historycznych. Okej, dobra, moi drodzy, krótka przerwa. Wow, jesteśmy na rozdrożach, dużo się zmienia. Okej, dużo ciekawych możliwości też. Dobra, krótka przerwa, zapraszam za parę minut i potem jedziemy. Jeszcze godzinkę do 21.